Niektóre testy nie wykrywają wariantu omikron, ekspert komentuje. Profesor Włodzimierz Gut, niektóre testy nie wykrywają wariantu omikron. Niektóre testy na koronawirusa nie wykrywają wariantu omikron, wynika z informacji, które podał profesor Włodzimierz Gut. Chodzi zwłaszcza o testy antygenowe, według naukowca. Przesiewowe badanie przylatujących do Polski osób testami antygenowymi jest z medycznego punktu widzenia bezsensowne. Niektóre testy nie wykrywają wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Zwłaszcza chodzi o antygenowe. W nich stosuje się reakcje z przeciwciałami monoklonalnymi, podkreślił doświadczony wirusolog. Wyjaśnił, że część testów wykrywa wszystkie warianty SARS-CoV-2, znane do tej pory. Na podstawie tych testów nie można podejrzewać, który to wariant, ale jest to możliwe do ustalenia podczas sekwencjonowania. Część testów pracuje natomiast tylko z niektórymi wariantami, ale nie ze wszystkimi. Tak było między innymi z wariantem brytyjskim, którego jeden z testów w ogóle nie wykrywał, a to bardzo ułatwia szerzenie się zakażeń. Jeżeli więc wykonywany jest tylko ten test, który nie może wykryć wariantu Omikron, to po nim dana osoba identyfikowana jest jako zdrowa, niezakażona. A czy tak jest, czy też nie, nikt nie wie, powiedział profesor Gut. Kompletnie bezsensowna akcja naukowiec dodał, że przepuszczanie takich osób przez niedoskonały system testów znacznie przyspiesza szerzenia się zakażeń. Profesor Gut, pytany o to, co w takim razie winno się zrobić, odpowiedział. Sprawdzać, które z testów omijają nowy wariant. Wyjaśnił, że niektóre kraje już wprowadziły zasadę potwierdzania testu antygenowego szybkiego, testem PCE. Zdaniem profesor Guta badanie testami antygenowymi osób przylatujących do Polski jest z wirusologicznego punktu widzenia, bez sensu, jeżeli nie mają one objawów choroby. Żaden test w pierwszych trzech dniach od zakażenia niczego nie wykaże. Akcja przesiewowego badania osób, które nie mają objawów, jest więc z racjonalnego punktu widzenia kompletnie bezsensowna. Nawet trzeciego dnia najlepsze metody dają 20% szans na wyłapanie zakażonej osoby. Aby miało to wszystko sens, powinno być 5-7 dni kwarantanny, która zakończy się testem, dodał.